Miałem pomysł nagrać informację o nadchodzących nowościach, najbardziej w sumie o The Icebrood Saga Champions Chapter 1, jednak okazało się, że zaraz niedługo miał pojawić się trailer i oto jest. Zatem zapraszam Was do wspólnego obejrzenia i porozmawiania, co to jest i jak będzie wyglądać. Serdecznie zapraszam. He stirs, and when he awakens, oh, it will not be with the same grace as I. I've been tracking the quakes, needles all over the place, way more than ordinary tectonic movement. Can't say I was expecting you to have my back. You dying doesn't help us kill Primordis, Commander. Primordis will lay waste to this world. And you are not ready. No i jesteśmy po trailerze. Kwestie fabularne na bok, aktualnie zajmiemy się sprawami technicznymi, co to jest i jak będzie działać. Zacznijmy od tego, że cały zamysł będzie podobny do tego, w którym ożywieńcy Palały Joko atakowali niektóre miejsca, jak na przykład Queensdale. Tu w mojej ocenie pomysł jest bardziej rozwinięty, bo całość będzie polegać na obronie konkretnych miejsc, na konkretnych mapach, a nie jak w tamtym przypadku po prostu pokonaniu potworów wychodzących z portalu. Więc tu na plus jest rozwinięcie tego pomysłu w dosyć fajnym kierunku. Mapy, na których będzie działa się zabawa, to Brisbane Wildlands, Gendarian Fields i Metrica Province. Walka z przeciwnikami będzie odbywać się w grupach do 5 graczy, w czym pewnie będzie możliwość grania solo, jednak będzie to naturalnie utrudnione. Sama walka będzie działać prawdopodobnie w systemie fal, jak i ostatecznego bossa, który akurat jest potwierdzony, że będzie na sam koniec, więc to już wiemy na 100%. Mamy frakcje, aktualnie Order of the Crystal Bloom oraz Ebon Vanguards, jednak jak wiemy z trailera, będzie ich więcej, jak na przykład Tengu. I tu pewnie z rosnącą ilością pokonanych inwazji w konkretnej frakcji będzie rosła przynależność oraz będą pojawiać się jakieś benefity, jak skiny czy to, że członkowie frakcji będą mogli dołączać do Dragon Response, czyli tych inwazji, o których mówimy. Nowa masterka Dragon Slayer, która ma dwa poziomy. Pierwszy pozwala zebrać esencję od wrogów w misjach, by uzyskać tymczasowe zwiększenie statystyk, w czym jeżeli pokonamy bossa, specjalny bonus przejdzie na inną misję, którą zaczniemy. Z tego co rozumiem. Na drugim poziomie otrzymamy dodatkowe materiały, gdy będziemy mieli aktywny Dragon Boon, czyli ten od bossa. Zyskamy więcej mocy ze zbierania esencji i będziemy mogli kupić receptury broni Dragon Slayer w Eye of the North. Nowe nagrody, czyli kolejne bronie takie jak Dragon Slayer, Volcanic Stormcaller, Crystal Bloom Axe i nie tylko. Czyli pewnie większość do kupienia jako receptury, a jakieś możliwe do wydropienia w tych misjach. Zobaczymy. Nareszcie pojawia się voice acting. Do ostatnich epizodów, w których no niestety go nie było, także jeżeli chcecie poczuć ten klimat na nowo, a nawet zwiększyć doznania, to polecam. Przynajmniej już nie będzie jęczących i dyszących postaci. Okej, więc ogarnęliśmy sprawy techniczne, teraz trochę fabuły, czyli tego co się dzieje na ekranie. Zacznijmy od tego, że Jormak trochę miał racji, że no nie jest takim natarczywym chamem jak myśleliśmy. Aktualnie jest inny smok, który jest bardziej nastawiony na czynienie zła, jak na przykład Primordus, który się budzi, tworząc trzęsienia ziemi i wysyła swoje sługi, jak zresztą widać na materiale. Także no, Jormak odchodzi na bok i zajmuję się teraz jego kolegą. Co ciekawe,
Bangar, który został, że tak powiem, natchniony Jormagiem, będzie nam pomagał w zabiciu Primordusa. W tle słyszymy głos Jormaga, który opowiada, że Primordus się budzi, a jak się obudzi, będzie mniej łaskawy niż nasz kochany narrator Jormag. Co ciekawe, pod koniec ukazywania chaptera pierwszego, gdy zaczyna się pokazywanie przyszłych zawartości, można zobaczyć, jakie będą przyszłe mapy. Więc to nie będzie tylko Cortyria, a też mapy z sezonu na przykład czwartego. Jestem ciekawy, jak rozwiążą sprawę z tym, że niektórzy gracze mogą nie mieć tych map. Pomysł, jaki mi się nasuwa do głowy, to użycie Eye of the North jako znów huba do wysyłania graczy na misje, a same misje Dragon Response będą coś, czuję, jak strike misje. Też jakieś daily i tym podobne. Oczywiście będzie możliwość wejścia na daną misję w konkretnej lokacji, jednak coś czuję, że i tak większość by wolała używać huba. Napiszcie, czy podoba Wam się nowy trailer i to, co prezentuje. Dajcie łapkę, jeżeli film Wam się podobał, oraz suba, żeby być na bieżąco z nowymi filmami i by kwalifikować się do giveawayów, które mam zamiar powoli wprowadzać dla Was na ten kanał. Mówi do Was Sizzle, hej!